i kochajcie swoją mamę. Kochamy, kochamy ją zawsze. A ci tatę kochacie także? Kochamy, kochamy także. Kochamy, kiedy jest zasmucony, a może trochę zamyślony. Kochamy go, gdy dla nas śmieje i dasza z nami szaleje. Kogo więc bardziej kochacie, swoją mamę czy swojego tatę? Kochamy ich oboje, bo mamy ich tylko dwoje. Jedną mamę i tatę jednego, dziś im dajemy całą sąsiedkę. Dużo mamie mówić miałam, lecz gdy biegłam, zapomniałam, więc mamusiu nadstaw uszka i zapytaj się w serduszka, niech ci powie jego bicie, że ja kocham cię na trzecie. W smutku i radości troskliwa. Ty nie rozumiesz, chociaż słów brakuje za wszystko. Mamo, tobie dziękuję. Ty jesteś aniołem przy moim boku. Strzeż i dotrzymujesz mi kroku. Dziękuję, no to co mam? A w tym sercu już kwiat. Mamo, mamo, jest to lat. Kocham cię, mama, kocham cię, tato. Kocham cię, was najbardziej na ciebie. Nuci bajki, baj, baj. I kto przybiega z psem, kiedy mają się maj? Kto wybacza mi każdą złość, każdy błąd, gdy kryłam wielkie łzy w domu najmniejszy dom? Wieczór obraz ten kołysze mnie do snu. Tato młody jak mój i mama wśród psów.
Zapraszamy na występ klasy drugiej. Przedstawimy scenę z cyklu Trudne sprawy. Pewna rodzina w każdą niedzielę pojechała do galerii, gdzie ludzi było wiele. Zakupy miały być szybkie, tak mówiła mama tacie. Lecz co z nich wyszło, zaraz się przekonacie. Rzekł tata mamie. Niech widzisz, kochana, z taką długą listą posiedziemy do kolana. Długą listą jest niedługa. Lecz oglądam wszystko. Biorę tylko to, co musi być kupione. I to, co dobrze wygląda, i to, co przecenione. Dzieci z tej małą filtrę też im bardzo się nudziło. Poszły więc tam, gdzie zabawki czas upłynął miło. Cześć Lena, co robisz? Też w sklepie się nudzisz? Dajcie w dziale z zabawkami. Usiądźcie do stołu. Zabawcie się z nami. Tu znajdziecie sposób na nudę w czasie zakupowym. Witajcie serdecznie w dziale rozrywkowym. Dział rozrywkowy? A w co się bawimy? Chętnie do was dołączymy. Bawimy? A skąd? Rozpoczynamy obstawianie. Ile czasu zajmą zakupy tacie i mamie? Co jest do wygrania? Tytuł mistrza obstawiania. Stawiam zatem 3 cukierki, że minie przynajmniej godzina. Nasza mama dopiero zaczyna. Nasi rodzice chodzą już minut 5 lub 3. Problem w tym, że listy zakupów nie mają oni, tylko my. Wniosek z tego oczywisty. Nie kupili jeszcze nic ze swojej listy. Nie wiem, czy to coś zmieni, ale chyba jeszcze nie wiedzą, że to ja mam ją w kieszeni. Stawiam zatem 5 cukierków, że minie godzinka, nim rodzice będą szukać synka. Mamie przypomni się o karmie dla kota. Tacie, że nie ma baterii do pilota. A mojemu trzeba doliczyć jeszcze minut 5 lub 6, bo mu się przypomni, że pies nie ma co jeść. I moja mama odkryje przytylne odżywki i szampony. Tata ucieknie na dział RTV przerażony. Po kilku chwilach mama zacznie szukać taty, gdy ten będzie pakował już konsolę na raty. Stawiam 5 cukierków, że minie godzina i 5 minut będą stali przy kasie. A nie, jednak obstawiam 6 cukierków i obstawiam o godzinę 15. Ja daję jeszcze 4 i obstawiam, że nim skończą, ktoś nas tutaj z nudów zaśnie. Kolejce z zabawkami, z pogubką z cukierkami. Dzieci obstawiały, kto ma rację, kto się myli, a rodzice zakupy w pośpiechu robili. Po godzinie z minutami ruszyli do kasy z pełnymi koszami. Mam wrażenie, że czegoś brakuje. Sprawdź na liście, czy czegoś jeszcze potrzebujesz. Ale gdzie ta karteczka? Jestem pewna, że ją miałam. Mam wrażenie, że o czymś zapomniałam. O rety! Woła mama i łapie się za głowę. Robi przerażoną minę. Co się stało? Co to za mina? Wiem, czego brakuje. Zgubiliśmy córkę i syna. To się to ty zgubiłaś. Nie, ja zgubiłam niestety. Uwaga, uwaga! Wiktoria, Miłosz i Lena czekają w punkcie obsługi klienta na swoich rodziców. Trzymaj, Lena. Ty wygrałaś. Godziny 15 obstawiałaś. Dzięki wszystkim za dobrą zabawę. Lecz w sekrecie trzymajmy tę sprawę. Niech rodzice myślą, że dzieci czasami gubią się przypadkiem przez sali z zabawkami. Nadchodzą rodzice! Czy są też tam nasi? Z daleka nie widzę. Jest jedna mama, pięknie ubrana. To nasza! I tato o miłym uśmiechu. Pędzi aż brak mu oddechu. To nasz! Dzieci chwilę rozmawiały, lecz od dawna rozumiały. To, co wy już dobrze wiecie,
każdy tatuś, każda mama dla swojego dziecka są najlepsi na świecie. Swojej zawsze pamiętaj.
Moja mama ma sukienkę w kwiaty i twarz ma nieraz troskaną. Moja mama jest dla mnie całym światem, a świat jest moją mamą. Moja mama ma ciepłe dłonie, kiedy mnie przytula rano. Moja mama jest całym domem, a dom jest moją mamą. Kochane mamusie, dzisiaj przepraszamy za nasze kaprysy, że wam dokuczamy i nie zawsze grzecznie się zachowujemy. Przeszkadzamy w pracy, to ci pracujemy. Patrzcie teraz, co się stanie, kiedy mamy się nie usłucha. Łukasz właśnie je śniadanie. Nie chcę mleka, to ci Łukasz. Oj, oj, mamo, brzuch mnie boli. Jakbym najadł się fasoli, jakbym połknął beczkę śledzi. Coś takiego we mnie siedzi. Co, Łukaszku, opowiadasz? Przecież kłamać jest nieładnie. Mleko wypij, bułkę zjadaj, to bluz zaraz też przepadnie. Ale mamo, prawdę mówię, pić nie mogę tego mleka. Chociaż mleko bardzo lubię, bo jest zdrowe dla człowieka. I nie piję mleka wcale, coraz inne ma wymówki. A to głowa, a to palec. To go właśnie gryzą mrówki. Mama prosi, namawia, ale on się nie poprawia. Czy tak wolno robić dzieci, jak to robi Łukasz? Nie wolno za nic w świecie. Trzeba zawsze mamy słuchać. Spójrzmy teraz na Gazika, który nigdy nie chce sprzątać. Kiedy widzi, miot już znika. W kuchni tyląc się pąkowe. Chodź tu, Kaziu, moje złotko, pomóż sprzątać mi mieszkanie. Wszystkie kurze wymieć zmiotką. Ale Kaziu zaraz kłamie. Z chęcią mam ci pomogę, lecz w tej chwili to nie mogę. Tak zmęczyłem się obiadem, że sam nie wiem, czy dam radę. To odpocznij, synku drogi, jak odpoczniesz, znieść podłogi. Jednak Kaziu nie ma chęci, znów jak daję ty chęci. Już albo kiedy indziej, bo zamiadam, obiecuję. Może mi ochota przyjdzie, to i kota wyszczotkuję. Pomóc mamie przecież trzeba, a ten Kaziu kolej rzadki i tylko na tapczanie ziewa. Zamiast zmywać, podać kwiatki. Patrzcie teraz, co się stanie, kiedy mamy się nie słucha. Takich leniw w naszej klasie, to na szczęście nie ma wcale. Nie unika nikt mozołu. Każdy z nas ma wiele zalet. Nie tylko na dziewczynki, lepiej mamom pomagamy. Nie zalarki, czekoladki, ale za to je kochamy. Że jedyne są na świecie, bardzo dobrze o tym wiemy. I tak dbają o nas przecież, że im serce dziękujemy. Moja mama ma uśmiech złoty, choć smuci się po kryjomu. Moja mama wie wszystko o tym, co trzeba zrobić w domu. Kochane. Kochane mamusie, przyjmijcie życzenia zdrowia, pomyślności i marzeń spełnienia. Więc do taty wołamy, powiedz tato do mamy.
było, oczywiście wszyscy się zgadzamy, ale ty powiedziesz, że to tylko dla mamy. O tatuś również pamiętać wypada. To wszystko dla taty? A, teraz to rozumiem, ale ja żadnego wietrzyka nie umiem. Nie martw się, Kasper, wiersz nie najważniejszy. Ważne, byś dla taty było ci grzeczniejszy. Oj, bez taty smutno by było. Oj, tak, tak. Kto by gwoździe wbijał w ściany? Kto by dziury wiercił w ścianie? Kto żelazko by naprawił? Kto by pokój wymalował i kto meble by przestawił? Oj, mam tylko gwoździe i śrubki w głowie. A czy tato gotuje? No kto mi powie? Mój! Wczoraj obiadek ten taki zrobił. Makaron, guma i kości zrobił. Wszystko z sosikiem smacznie polane. Jednak troszeczkę był przewalane. Za bardzo to się tym nie najadłam. Chociaż dwie porcje ja sama zjadłam. Tato wyciągnął wnioski praktyczne, że to obiady są dietetyczne. Mój ciągle siedzi przy samochodzie, z garażu prawie już nie wychodzi. Samochód czyści, sprząta, wygładza, a na zewnątrz nie wyprowadza. Mama obiady nosi, kolacje i ciągle krzyczy, skończ reperację. Czy tato Jota, powiedz, czy ona jest już ważniejsza niż twoja żona? Z nią trzeba było iść do ołtarza, to właśnie mama tacie powtarza. I co, skutkuje? Wraca do domu? Owszem, lecz nie mów nikomu. Już za 5 minut siedzi w piwnicy. Motocykl składa tam w tajemnicy. Mój tato ciągle siedzi przed telewizorem. Rano, w południe, w nocy, wieczorem. Wszystko ogląda, wszystko jak leci. Czy dla dorosłych, czy też dla dzieci. Twój telewizję w kółko ogląda, a mój w lusterku wciąż się przygląda. Ciągle krawaty sobie kupuje, bo ten źle leży, ten nie pasuje. W tym za wyjście, w tym za jaskrawie, a ten niechcący umocił w kawie. Mama już ręce swe załamuje, a tato dalej nowe kupuje. Co tam krawaty? Gorzej, gdy nie ma w domu taty, bo gdy mojemu wolne się zdarzy, zaraz bandeczką już jest na plaży. Czy słońce praży, czy deszcz kapie. Stoi tak długo, aż się dybkę złapie. Potem niestety, chcemy, nie chcemy, kółko rybeczki tatusia jemy. Ościw wychodzi już nam uszami, ale cóż, zrobić muszę, gdy mamy. Mój tatusia ukochany, też jest w rybkach zakochany. Lecz nie biega on na trzeczkę, bo sprytniejszy jest troszeczkę. On w akwarium nie hoduje, na moment ich nie odstępuje. Przygląda im się od rana, a do mamy mówi, rybko ma kochana. A mój tato bierze, sprząta, gotuje. Bierze, gotuje, tak wszystko naraz. Bo mój bez przerwy powiada zaraz. Zaraz posprzątam, zaraz położę, zaraz wyniosę, zaraz ułożę. Zaraz odkurzę z chęcią mieszkanie, zaraz zrobię dzieciom śniadanie. Od tego zaraz mama jest chora. Mili rodzice, to były tylko żarty niewinne. Nasze rodzinki są całkiem inne. Nasz tatuś jest prawie wymarzony. Dobry dla dzieci, dobry dla żony. A że ma trochę na karku dźwiga, to jest rzecz normalna przecież chyba. Drodzy tatusiowie, przyjmijcie życzenia. 100 lat w dobrym zdrowiu i marzeń spełnienia. Thank you.
serdecznie zgromadzonych gości, bardzo ważnych dla nas uroczystości. Co to za święto? Wnet się dowiecie, bo najważniejsze w tym świecie. Na sam początek grzecznie byle jaka, przysyłam wam wszystkim słodkiego buziaka. Przygotowaliśmy wiersze, piosenki i kwiaty, bo dziś w szkole obchodzimy Dzień Mamy i Taty. Też kochani, wygodnie, ale nas ujeżdżcie budek. Jesteście dla nas najważniejsi na świecie, ale kochamy dać się. Moja mama jest urocza i nas otrzymał się na świat odbija się mi od tysiąca godzinę. Będę mogła pokazać swoją wielką myszką z drogi, a za wyjścia jeśli chcesz, to nie się to przemysz wyjść. Kocham to stawę i tato, za każdą żywą i lato, za wasze dobre serce, śpiewam do serca w podzielce. Chodźmy razem.
nigdy się nie nudzę, nie rozrabiam, nie marudzę, za to bawię się bajecznie, zawsze mądrze i bezpiecznie. Tato, tato, chodźmy razem na rowery, pełnym razem lub do parku, do wiewiórki, później z górki na pazurki. Tato, tato, chodźmy razem na rowery, pełnym razem lub do parku, do wiewiórki, później z górki na pazurki. Kochani rodzice, dziękujemy wam.